Super nowoczesna biblioteka akademicka Akademii Techniczno-Humanistycznej w budynku L działa już od 4 tygodni, ale uroczyście otwarta została we wtorek 25 października przez prorektora uczelni do spraw nauki, profesora ATH, doktora habilitowanego Jarosława Janickiego. Pan rektor jest sprawniejszy ode mnie. Bibliotekę poświęcił nowy biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz dr Piotr Greger, wicedyrektor zaprzyjaźnionego Instytutu Teologicznego. W 2007 roku zapadła decyzja o umieszczeniu biblioteki na parterze nowego gmachu dydaktycznego uczelni, to znaczy w budynku L. Nowoczesna biblioteka zajmuje tu łącznie powierzchnię około 1300 m2, mieści około 100 tysięcy woluminów, ważących, jak się okazało podczas wakacyjnej przeprowadzki, 156 ton. Książki w magazynie leżą na tzw. regałach jezdnych, ośmiopółkowych, które łącznie mają długość około 5 km. Jest to duże wydarzenie dla Akademii Techniczno-Humanistycznej, otwarcie tej nowej, pięknej, nowoczesnej przede wszystkim biblioteki. Bo oprócz 100 tysięcy woluminów, które tu się znajdują, mimo nowoczesności, to oczywiście bardzo ważną rolę odgrywa również zasób czasopism i artykułów naukowych, które znajdują się na nośnikach elektronicznych. Dla studentów to nowoczesna biblioteka, źródło wiedzy, źródło pracy, spokojnej pracy. Wszystkie stanowiska umożliwiają podłączenie do internetu, a więc dysponujemy odpowiednią bazą informatyczną, żeby ściągać z sieci internetowej najnowsze osiągnięcia niezbędne zarówno do dydaktyki, do przygotowania się do egzaminów dla studentów, do ustawicznej pracy, ale także dla licznego grona naukowców. Pracuje tutaj ponad 400 pracowników naukowych, w tym 90 profesorów, samodzielnych pracowników nauki, dla których dostęp do źródła wiedzy, do czasopism z całego świata jest absolutnie konieczny. Biblioteka powstała w 1970 roku, działalność zaczynając na 10 m2. W 1979 roku zajmowała już 300 m2. Mieściła się w ciasnych pomieszczeniach budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Kopernika. Latem 1990 roku wraz z całą uczelnią biblioteka przeniosła się do kampusu na Błoniach. Muszę powiedzieć, że w porównaniu z tą lokalizacją poprzednią tutaj w kampusie w budynku B mamy 2,5-krotnie większą przestrzeń. Nie zagrażamy sąsiadom, ponieważ jesteśmy na poziomie zero. W tamtym budynku byliśmy na pierwszym piętrze, ponieważ zagęszczaliśmy coraz bardziej regały, żeby móc pomieścić wszystkie zbiory, bo przecież sukcesywnie po kilka tysięcy rocznie przybywa. Więc zagęszczaliśmy regały, upychaliśmy je maksymalnie, jak tylko to jest możliwe. Również do granic możliwości upychaliśmy książki na każdych półkach, więc dość trudno się je wybierało. Dla czytelników ważniejsze są jednak warunki w nowych czytelniach. Zdecydowanie przybyło przestrzeni. Stoliki osobne dla każdego czytelnika, 84 w czytelni ogólnej i 20 w czytelni czasopism, wyposażono w lampki i gniazdka elektryczne na podłączenie laptopa. Czytelnicy czytelni ogólnej mają pełny dostęp do całej biblioteczki podręcznej.